Kochani, u mnie właśnie minęła godzina 19:30, a to oznacza, że zaczynamy już ostatni w ramach wyzwania geniusza live. Tym razem na temat tego, w jaki sposób myślimy, jak możemy czytać szybciej, dlaczego jeśli stosujemy jakieś triki zapamiętywania czy jakieś triki dotyczące nauki, to nie zawsze widzimy efekty takie, jakie byśmy chcieli. Być może nawet czytaliście jakieś książki Buzana albo jakieś inne książki, które właśnie tego dotyczą, no i jakby fajna książka, dobrze się czytało, ale niestety w życiu tego nie widzimy, nie wykorzystujemy, jakby nie możemy się cieszyć z takich niesamowitych rezultatów. Dzisiaj chciałabym Wam właśnie o tym trochę powiedzieć, pokazać też, dlaczego właśnie nie w taki sposób myśli nasz umysł, że jeden trik wszystko zmieni. Chciałabym Wam pokazać pewien proces i też jakie jest pięć takich głównych poziomów nauki, o których warto byłoby pamiętać, aby każdy ten poziom wspierał inny i dzięki temu mamy taki fajny efekt synergii. Także witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że tak wiele osób już dołączyło do Akademii Geniusza i naprawdę bardzo się cieszę, że są osoby, które w sobotę chcą się jeszcze szkolić, dowiadywać dodatkowych nowych rzeczy, więc naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście. Cześć, cześć, cześć! Super, fajnie, już widzę pierwsze komentarze. Słuchajcie, przygotowałam dzisiaj dla Was również taką prezentację, żeby nam jeszcze wygodniej, milej, przyjemniej, myślę, korzystało się z dzisiejszego spotkania i już tutaj sobie ją włączę, proszę bardzo, mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie dobrze widać. Jeśli macie ochotę, możecie sobie wejść na tą stronę bądź zeskanować sobie kodem QR tą stronę i wpisać ten kod, który się tutaj pojawia. Jeśli macie oczywiście ochotę na to, dzięki temu będziecie mogli odpowiadać na pytania, też taki quiz, króciutki, który przygotowałam na sam koniec. Wystarczy, że po prostu wejdziecie sobie na tą stronę i wpiszecie ten kod, który się tutaj wyświetla. On też zostanie tutaj teraz na górze, tak na tym slajdzie, więc nawet jeśli ktoś by teraz tego nie zdążył zrobić, to za chwilkę będzie mógł sobie i tak to nadrobić, także na spokojnie. Więc co? Myślę, że możemy sobie zaczynać, cały czas nas jest coraz więcej i więcej, więc jeśli, o już widzę, że pierwsze osoby dołączyły, fantastycznie, dobra, czyli wszystko jest jasne, wszystko wiecie jak robić, cudownie. Okej, to co, lecimy z tym. Słuchajcie, ja ponad 15 lat prowadzę szkolenia na temat efektywnej nauki i zauważyłam taką tendencję, że właśnie są na tych szkoleniach bardzo często osoby, które już jakiś kontakt z tymi efektywnymi technikami miały. Właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, mogły czytać jakąś książkę, na przykład Buzana, tylko kurczę, no nie wiedzą, jak to zastosować później w życiu, albo kojarzą jakąś technikę, ale nie wiedzą kompletnie, co z nią zrobić, albo też często jest tak, że techniki sobie, znam jakieś triki, ale jak mam to wykorzystać później w praktyce, jak mam to wykorzystać do tego, żeby, nie wiem, nauczyć się efektywniej języka, nauczyć się szybko na egzamin, to już niekoniecznie tak dobrze to idzie. Natomiast ja chcę też Wam pokazać moją perspektywę i to, o czym będę teraz mówiła, o tej efektywnej nauce. Nie chciałabym, żebyście rozumieli, że ja mam bzika na punkcie dobrych ocen. Absolutnie nie. Powiem więcej i to tak może wręcz brutalnie, że większość tej wiedzy, którą my gdzieś zdobywamy, szczególnie w czasach podstawówki, no może też później też taką wiedzę gdzieś tam, nie wiem, z biologii, czy chemii, czy fizyki, najprawdopodobniej w życiu nie będziemy używali. No bo nie oszukujmy się, jeśli my się uczymy tego, jak się rozmnażają porosty, to raczej nam to w życiu po prostu nie będzie potrzebne. Więc ja nigdy nie chciałabym, żebyście mnie rozumieli jako taką osobę, która jest zafiksowana na piątkach, bo absolutnie nie. Ja dlatego tak bardzo chcę uczyć technik nauki, pokazywać, jak wykorzystywać swój mózg, bo prowadząc tak wiele szkoleń, naprawdę to było już kilka tysięcy godzin szkoleniowych, to zauważyłam taką bardzo mocną zależność, że te osoby, które uczą się technik nauki, zaczynają nie tylko wprowadzać jeden, drugi, trzeci nawyk dobrze, jeśli chodzi o naukę, ale to przenosi się na inne ich sfery życia. Nagle zaczynają się interesować bardziej swoim zdrowiem. Nagle zaczynają interesować się tym, jak wdrażać jakieś dobre nawyki zarządzania sobą w czasie. One po prostu się zaczynają rozwijać. One się tym bawią. One zaczynają jakby widzieć, że to ma naprawdę realny wpływ na ich życie i dlatego ich życie ogólnie zaczyna nabierać takiego rozpędu i wszystko zaczyna się fajnie zmieniać. Kolejna rzecz to jest taka, że kiedy przychodziły do mnie takie osoby, które miały bardzo słabe oceny, źle się uczyły, to one tak dużo dostają negatywnych informacji na swój temat, że ich poczucie własnej wartości, wiara w siebie jest niesamowicie niska. Oni w siebie nie wierzą i wierzcie mi, że to, że oni będą mieli złe oceny z jakichkolwiek przedmiotów, nie ma znaczenia.
ale to, że ja później nie wybieram dobrej pracy, boję się, nie wiem, zagadać do fajnej osoby, to, że ja boję się przebranżowić, boję się zmienić pracę na lepszą, bo ja mam wewnętrzne przekonanie, że mi się nie należy, że ja jestem słaby, że ja nie potrafię, że ja nie mam predyspozycji. Wiecie, ile ja osób poznaję, które się nie uczą, nie wiem, języka w wieku 30 paru lat, no bo przecież pani w szkole mi mówiła, że nie mają predyspozycji językowych. Ja jestem po prostu tym załamana i jakby to widzę, że ma ogromny wpływ na to, jak my myślimy o sobie i jak później podejmujemy decyzję już w dorosłym życiu. I trzecia rzecz, jeśli mamy taką zakorzenioną niechęć do nauki, bo nauka nam się kojarzy ze znojem, z męką, ze złymi ocenami, z krzykiem w domu, z nauczycielem, który jest toksyczny, to czy tam radioaktywne, jak to woli, to później moje ciało to pamięta, ten lęk, ten strach, te negatywne emocje. No i kiedy trzeba przyjść do pracy i nauczyć się nowego programu, i kiedy szef mnie wysyła na jakieś szkolenie, i kiedy koleżanka mówi, hej, hej, wiesz co, pójdźmy sobie na nowe szkolenie, bo to jest po prostu fantastyczne i dzięki niemu, nie wiem, będzie nam po prostu lepiej żyć, będziemy lepiej sobie, nie wiem, radziły w czymś, to nasz organizm się spina i my tego nie chcemy. Więc ja chciałam, żebyście w ten sposób na to patrzyli i dajcie mi koniecznie znać, czy też macie takie nastawienie. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. O właśnie, Asiu, dziękuję Ci. Negatywne przekonania są koszmarem. No właśnie, bo z nami to idzie. Ja dlatego tak chcę na to zwracać uwagę, no bo my często myślimy, zafiksowana, wiecie, ona chce wszystkich, nie wiem, robić tych geniuszy, żeby tam, nie wiem, wszyscy zdawali na medycynę i zdawali jakieś, nie wiem, jakie egzaminy. Absolutnie nie. Ja wszystkich, nawet rodziców, zachęcam do tego, żeby ich motywacją zapisywania dzieci do takich programów jak Akademia Geniuszy nie było to, żeby te dzieci miały piątki. Niech to będzie efekt uboczny, bo będzie, nie oszukujmy się, będzie, ale nie to ma być motywacją. Motywacją ma być to, że rodzic patrzy i mówi, kurczę, jakie to dziecko musi być sfrustrowane, że ono się uczy i uczy, nie ma efektów, co ono myśli o sobie. To ma być motywacja, tak samo do Ciebie, jeśli myślisz sobie o takich kursach. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko miało same piątki od góry do dołu, ale wszystko Ci jedno, że jest zmęczone, że jest smutne, że nie ma czasu, że nie ma czasu na zabawę, na pasję, na znajomości, na to, żeby rozmawiać z innymi ludźmi, to może warto zacząć od kursu rodzicielskiego, a dopiero myśleć o tym. Więc ja nie chcę zniechęcać, ale nie chcę też zachęcać w taki negatywny sposób, nie? O właśnie, Ania, niestety tak, właśnie, że tak to wygląda. Dobra, ja się zawsze muszę tutaj rozgadać, bo to jest naprawdę według mnie niezwykle ważna rzecz, więc stąd też pewnie czujecie te emocje. Widzę, że najczęściej na różnego rodzaju tego kursy, tak, czy chęć do efektywnej nauki, są najczęściej trzy typy. Albo takie osoby, które mają tragiczne wyniki, one są już tak sfrustrowane, że mówią, jak to mi nie pomoże, to już mi nic nie pomoże, albo super ambitni, którzy mówią, kurczę, tego się nauczyłam, ja chcę jeszcze kolejny język, ja chcę jeszcze kolejne studia, ja chcę mieć jeszcze więcej czasu, bo chcę mieć więcej czasu na czytanie, ale też takie osoby, które są mocno zajęte i one widzą, że nie wiem, chcę pogodzić na przykład obowiązki, bo pracuję i się uczę, bo mam dzieci i nie wiem, właśnie i się uczę i pracuję i robię jeszcze jakieś inne rzeczy, więc takie osoby przychodzą do mnie najczęściej. No i co? I chcę Wam dzisiaj pokazać, że na podstawie też tych doświadczeń, które mam przez taki czas, warto byłoby wziąć pod uwagę kilka takich ważnych aspektów, aby te techniki, które my będziemy sobie stosowali, naprawdę przyniosły super efekty. Ok, zaczynamy. Dajcie mi koniecznie znać, czy Was to czasami dotyczy, że czujecie czasami przeciążenie informacyjne, że ciągle przerywacie to, co robicie, czyli na przykład macie tak, że siedzę i sobie coś czytam i nagle mam ochotę, nie wiem, sprawdzić wiadomość, mam ochotę pójść po kawę, mam ochotę zrobić coś jeszcze innego. Czuję też takie przeciążenie, że tych informacji jest tyle, że już to jest chaos, już tego jest za dużo, jejku, po prostu wejdę sobie tutaj, nowa dieta, wejdę sobie tam, już ta dieta jest zła, jest inna, cały czas jakieś sprzeczne informacje, może też macie taki problem z błądzeniem myślami. Właśnie to jest, nie mogę opanować swoich myśli, że błądzę cały czas, nie wiem, chcę się na czymś skupić i znowu odlatuję i znowu sobie myślę o jakichś niebieskich migdałach. Czasami to są negatywne myśli, które non-stop powracają, tak zwane ruminacje. Czuję szybko znudzenie czymś, co robię. Może to być nawet podczas rozrywki, czyli mogę wyjść na spotkanie ze znajomymi, no ale po chwili już mnie korci, żeby tutaj coś sprawdzić na telefonie. Może być tak, że oglądam film, ale no i tak bym sobie coś tam sprawdziła, nie? Może być tak, że nie umiem w pełni odpoczywać.
że jest tak, że cały czas jest natłok myśli, co trzeba jeszcze zrobić, gdzie trzeba jeszcze pójść, czego, co jest jeszcze niezrobione, może jakieś negatywne myśli. To jest takie, że nie potrafię tak się po prostu odciąć, tak po prostu odpocząć. No właśnie widzę, że dużo tego jest. Przede wszystkim widzę, że wygrywa, ciągle przerywam to, co robię. Tak, że nie mogę na jednej rzeczy, ten tak zwany multitasking. Dlaczego chciałam też zobaczyć, jak to u Was wygląda? Super, że daliście znać, jak to wygląda u Was. Bo teraz zobaczcie, że to jest kilka zaledwie symptomów, że mamy problem z koncentracją uwagi. I teraz ja kiedyś postanowiłam, że jeden z najlepiej sprzedających się u mnie kursów jest 123 ćwiczenia na koncentrację i kreatywność. One się fantastycznie sprzedają, bo one są właśnie takimi fajnymi ćwiczeniami, które jeśli chcę zacząć pracę, czy właśnie pobawić się z dzieckiem, czy fajnie spędzić czas, to mogę sobie to zrobić, to fajnie też wpływa na mój umysł. No i stwierdziłam, że okej, fajnie, skoro to się ludziom podoba, zróbmy kolejny kurs o koncentracji. I ja chciałam zrobić taki mini kursik, znowu takie coś maleństwo, bo naprawdę myślałam, że o tej koncentracji to raczej warto zrobić o tych zewnętrznych czynnikach. Natomiast im więcej zaczynam o tym czytać, im więcej zaczynam się o tym dowiadywać, to okazało się, że mamy tutaj wiele czynników wewnętrznych, czyli właśnie jakieś rozdrażnienie, rozkojarzenie, problemy takie emocjonalne, zbyt duże zestresowanie, zbyt dużo dopaminy, którą my sobie wrzucamy przez social media na przykład. Może być tak, że nie mogę się skoncentrować i wciąż przerywam to, co tutaj nawiązując do Waszych odpowiedzi, wciąż przerywam to, co robię z tego względu, że zbyt dużo dopaminy powoduje, że te czynności, które mam do wykonania są bardzo nudne, ale może być też tak, że nie wykonuję ich dlatego, bo po prostu nie wiem, jak to zrobić. Więc dlatego zamiast usiąść i się zastanowić, poszukać rozwiązania, ja chcę być zajęty. My bardzo często w dzisiejszych czasach mamy takie poczucie, że jeśli mamy pracę umysłową, to powinniśmy cały czas coś robić. Nie można tak siedzieć. A zobaczcie, że w pracy umysłowej często właśnie o to chodzi, żebym ja sobie siedział i myślał, żebym wyszukiwał te informacje. Natomiast my trochę traktujemy siebie i swój umysł, jakbyśmy byli w wielkiej fabryce, gdzie co sekundę powinien wychodzić kolejny item. A nie na takiej zasadzie, że ja muszę siedzieć i zebrać myśli, zastanowić się, wykorzystać tą wiedzę, którą mam, czasami zastanowić się, czego mi brakuje. Więc to są bardzo ważne, istotne rzeczy właśnie jeśli chodzi o naszą koncentrację, ale też o nasze przekonanie dotyczące tego, jak ten umysł funkcjonuje. A dlaczego to jest tak ważne? Bo zobaczcie, że bez względu na to, czy mówimy o pracy, czy mówimy o nauce, to jeśli chcemy mieć wysoką jakość tej pracy, to możemy powiedzieć, że to jest takie równanie czas razy intensywność koncentracji. Bez tej koncentracji nie ma mowy, abyśmy cokolwiek zapamiętywali, ale nie ma też mowy, abyśmy byli fantastycznymi ekspertami w swojej dziedzinie, super rozwiązywali problemy, abyśmy szybko coś zrobili, łatwo znaleźli jakieś kreatywne rozwiązanie, bo jest to po prostu niemożliwe. Tak działa umysł. Więc chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na tą koncentrację uwagi właśnie z tego względu, że jeśli my się nią nie zajmiemy, to niestety może być tak, że mamy z tym ogromny problem później. I to nie jest tak, że to się samo naprawi, bo raczej każdy bardzo mocno zabiega o naszą koncentrację, no i właśnie mamy później z tym niezły problem, nie tylko w nauce, ale również w pracy. A jak to jest z tym szybkim czytaniem? Postaram się to przyspieszyć teraz. Jeśli chodzi o szybkie czytanie, to oczywiście jest wiele różnych sposobów, które pomagają nam w tym, aby czytać szybciej. Dajcie znać koniecznie, jak Wam się wydaje, ile mniej więcej czytamy słów na minutę. Jak Wam się wydaje, jak to w większości przypadków wychodzi? Oczywiście, że będzie nagranie, jak najbardziej będzie dostępne przez tydzień. Rodzice nie daliby rady, ale ich dzieci spełniają ambicje rodziców. Dzieci są często bardzo zmęczone, ale rodzice nie odpuszczają. Super, super, że o tym mówicie. No właśnie, że jakby nie martwi mnie to, że moje dziecko jest przeciążone, że ma problemy emocjonalne, że sobie nie radzi, tylko mnie interesuje, jaka jest ocena. Dla mnie jest to przerażające. Ja wolałabym moje dziecko puścić na psychoterapię albo dać mu jakieś narzędzia, które mu pomogą, będą pracowały nad poczuciem własnej wartości, nad systematycznością, nad zarządzaniem sobą w czasie, niż nad tym, aby dokładać mu dodatkowych rzeczy. Bo to nie ma znaczenia, a to, jak ja się czuję sam ze sobą, czy ja siebie lubię, czy ja sobie ufam, ma znaczenie na calusieńkie nasze życie. Calusieńkie. Czasami tak mam, kiedy jestem podenerwowana lub nie widzę, gdzie mogę wykorzystać tą wiedzę, albo jestem po prostu zmęczona. Natomiast nie mam telewizora od prawie 14 lat i wyłączyłam powiadomienia. Super, Asia.
O, świetnie, że już dajecie znać. Świetnie, super. Dobra. Już odpowiadam. Jak najbardziej jest to możliwe. Bardzo dobrze, bardzo możliwe, że po prostu w sobotę, w niedzielę Gabrysia nie jest w stanie odpisać na wszystko, ale oczywiście, oczywiście, że tak. No i teraz, oczywiście, jeśli wracając do tych słów na minutę, to jest też tak, że wszystko zależy od osoby i zależy też od trudności materiału, który sobie czytamy, ale jest to mniej więcej przeciętnie, tak, 250 słów na minutę. I wiadomo, czasami jest to 200, czasami jest to 300, niektórzy czytają 150, ale mniej więcej tak to wygląda. I teraz oczywiście, że jeśli zrobimy sobie trening szybkiego czytania, możemy czytać nawet 2 razy szybciej, niektórzy nawet jeszcze więcej, natomiast ja do tego nie zachęcam. Natomiast jak to się dzieje, że my zaczynamy czytać szybciej? Jednym z takich sposobów, które pomagają nam w szybszym czytaniu, jest wykorzystanie wskaźnika. Może to być nasz palec, może to być długopis, może to być, nie wiem, czy tutaj mam taka długa wykałaczka, gdzie my sobie po prostu podkreślamy kolejne linijki w tekście. I teraz dlaczego to działa, dlaczego to pomaga? Dlatego, że my bardzo dużo czasu, mimo wszystko, nawet jeśli to będzie, nie wiem, kilkanaście sekund na stronę, to razy tam, nie wiem, 500 stron, to się już robi naprawdę sporo czasu, tracimy na to, że się gubimy w tekście, że powoli przechodzimy od linijki do linijki, że się fiksujemy, czyli zatrzymujemy na chwilę, że czytamy kilkakrotnie to samo. Więc to, że my czytamy ze wskaźnikiem, daje nam pewną taką płynność czytania. My płynnie przechodzimy od linijki do linijki, nadajemy pewne tempo, pomagamy oczom, żeby one po prostu dążąc za tym wskaźnikiem, trochę przyspieszały. I rzeczywiście to fantastycznie działa. Na początku, kiedy zaczniecie tak robić, na pewno będziecie bardzo mocno sfrustrowani z tego względu, że oko sobie, ręka sobie. To nie jest tak, że one od razu ze sobą współpracują. Ja miałam takie wrażenie, że ręka już jest gdzieś na dole, oko się zatrzymało gdzieś na środku, w sumie stanęło i nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. I to jest normalne, bo on nie jest przyzwyczajony, więc na początku rzeczywiście warto jest zrobić sobie też odpowiedni taki trening właśnie tego wskaźnikowania i rzeczywiście możemy dzięki temu znacznie przyspieszyć czytanie. Dlatego też jeśli są tu rodzice i widzą, że ich dzieci naturalnie czytają sobie w taki sposób, to nie róbcie tego, co wiele nauczycieli robi, mówiąc nie dotykaj, zostaw, zabierz rękę i tak dalej. To jest bardzo dobry nawyk, że my w ten sposób czytamy, więc dobrze, dobrze jest to rzeczywiście rozwijać. Kolejną rzeczą, którą robimy w takich kursach, treningach szybkiego czytania, jest to, że poszerzamy sobie trochę pole widzenia. My zdecydowanie, jakby jak czytamy, mamy dosyć wąską, taką bardzo dużą ostrość czytania, więc staramy się poszerzać to pole widzenia tak, żeby jakby pewien obszar tekstu był szerszy do tego, żeby go złapać i dzięki temu, jeśli później sobie czytamy ze wskaźnikiem dosyć szybko, to jesteśmy tak jakby w stanie większą partię tekstu czytać za jednym razem. Więc też są na to oczywiście ćwiczenia, to są przeróżnego rodzaju rzeczy, to są tak zwane kwadraty Schulza, one polegają na tym, że taki kwadrat się pojawia, patrzymy sobie w środek i staramy się objąć naszym wzrokiem to, co się znajduje dookoła. I powiem Wam, że może to się wydawać dla niektórych jakieś takie dziwne, takie szeptane, ale sama to przechodziłam i sama widziałam, że to jest niesamowite. Na początku robiłam taki malutki kwadracik ledwo, ledwo, a później po pewnym treningu robiłam takie wielkie kwadraty bez najmniejszego problemu. Więc jest to rzeczywiście bardzo mocno satysfakcjonujące i rzeczywiście miałam takie wrażenie, że na przykład jak prowadzę samochód, to mam wrażenie, że widzę dużo lepiej na boki. Więc rzeczywiście to działa. Trzecia rzecz, którą się robi w treningach szybkiego czytania, jest ich trochę więcej, ale to są główne, to jest nieprzywiązywanie się do lektora, który jest w naszej głowie. Ja w moim kursie Czytaj jak geniusz mówię, że zabij czubówną. Oczywiście boję się, że ktoś to kiedyś wyciągnie z kontekstu i po prostu będę siedzieć. Natomiast to jest właśnie to, że kiedy my czytamy sobie w myślach, to wierzymy, że dzięki temu lepiej rozumiemy, a niekoniecznie jest to tak bardzo potrzebne. Ten lektor będzie zawsze, nawet jeśli robimy sobie ten trening, ale grunt to jest nie przywiązywać zbytnio do niego uwagi, z tego względu, że jeśli my jesteśmy w stanie mówić maksymalnie, powiedzmy, 300 słów na minutę, to jeśli my będziemy cały czas mieli tego lektora w głowie, to nie jesteśmy w stanie czytać szybciej niż te 300 słów. A jeśli chcielibyśmy czytać 500, no to po prostu musimy jakby nauczyć swój umysł, że nawet bez tego lektora, który siedzi i czyta nam ten tekst, jesteśmy w stanie sobie bez problemu poradzić. I jakkolwiek by to nie brzmiało, o właśnie, jeszcze mam do Was pytanie. Co byście woleli? Czy wolelibyście szybciej czytać, czy lepiej zapamiętywać? Wyobraźcie sobie, że jesteście w kolejce do, nie wiem, jakiejś magicznej kolejce z eliksirem. To co byście woleli?
Bardzo mnie ciekawi. No nieźle. Nikt nie woli szybciej czytać? No, szokujące. Jestem w szoku, jak jesteście bardzo mocno świadomi, z tego względu, że ja od wielu, wielu lat prowadziłam między innymi szkolenia dotyczące zapamiętywania, ale też znam się oczywiście na szybkim czytaniu. Natomiast jakby mi trochę klapki opadły, kiedy jakby uświadomiłam sobie, że rzeczywiście bez tego zapamiętywania to czytanie trochę nie ma sensu. Natomiast większość ludzi, z którymi rozmawiam, kiedy pytam ich, co by się chcieli nauczyć, czy bardziej zapamiętywanie, czy bardziej czytanie, to zdecydowanie wolą uczyć się szybkiego czytania. Zresztą to widać też po moich kursach. Świetnie sprzedającym się kursem jest kurs szybkiego czytania, a nie kurs na przykład zapamiętywania. On też się dobrze sprzedaje, ale jakby zawsze to czytanie lepiej. I dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że mimo tego, że uważam, że większość z nas czyta zbyt wolno, nieefektywnie, że to czytanie nas bardziej męczy niż daje przyjemność, między innymi właśnie przez to, że mamy bardzo złe nawyki czytania i w szkole uczymy się raczej tego, jak łączyć sylaby i powiedzmy na tym etapie jesteśmy zostawieni. Jeśli dziecko potrafi połączyć sylaby w słowo, to się mówi, ok, potrafi czytać. A to tak nie jest. Tak naprawdę możemy się uczyć jeszcze dużo lepiej czytać, właśnie między innymi przez te trzy elementy, o których Wam powiedziałam. Natomiast to, co jest też bardzo ważne, to jest to, że szybkie czytanie nie rozwiązuje problemów z nauką, a wiele osób właśnie takie traktuje. Czyli jeśli ja nauczę się szybkiego czytania, a mam bardzo dużo materiału do nauki, mam bardzo dużo książek, notatek i rzeczy na studiach, to rozwiąże wszystkie moje problemy. Teraz pewnie myślicie, że ja jestem jakaś nienormalna, no przecież ja mam taki produkt, więc ja powinnam go tutaj zachwalać. Natomiast ja chciałabym tutaj być taka zupełnie szczera. Jeśli jest tak, że masz problemy z nauką, nie zapamiętujesz, nie masz pewnych systemów tego, jak rozplanować wiedzę, w jaki sposób robić systemy powtórek, jak zapamiętywać, to jest trochę tak, jak gdybyś nie potrafił pływać, a mówił, że nie chcesz się uczyć pływać w basenie czy jakimś brodziku, tylko chcesz do oceanu. Tylko ocean mnie interesuje, nic poza tym. To jest dokładnie tak samo. To jest tak, że jeśli mamy takie nastawienie tylko na więcej i więcej i więcej, to po prostu mamy więcej książek na liczniku, które zapomnieliśmy. To jest taka różnica. Po prostu czytamy, ale to nie oznacza, że nam to w głowie zostanie. I więc kiedy ja widzę, że są takie osoby, które mówią, to wiesz, ty czytasz tylko 3-4 książki miesięcznie, ja tyle czytam tygodniowo, to naprawdę mnie to nie rusza, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Lepiej jest przeczytać jedną książkę w miesiącu, jeśli wiem, w jaki sposób ją obrobić, jak ją zapamiętać, niż czytać jedną dziennie, jeśli tego nie potrafię. Więc może zdziwicie się, że to mówię, jednak wiele osób chce czytać naprawdę bardzo szybko i kompletnie nie interesuje ich zapamiętywanie, a tymczasem zobaczcie, jak to wygląda na krzywej zapominania. Jeśli my nie uczymy się tego, w jaki sposób odpowiednio zapamiętywać, to zobaczcie, co się dzieje po godzinie od tego, jak skończymy się uczyć. Ponad połowa informacji zostaje zapomniana. No i teraz mi powiecie, ok, Dorota, ty mi zawsze mówisz, że mózg jest niesamowity, że to jest najbardziej rozwinięta struktura we wszechświecie. To w ogóle co tutaj się dzieje? Tak, jeśli po 6 dniach nam zostaje 25% wiedzy, to jest znaczy, że jeśli na szkolenie, czy książki, czy studia, czy cokolwiek innego zapłaciłam 1000 zł, to znaczy, że 750 zł po 6 dniach właśnie wyrzuciłam do kosza. Co to w ogóle ma być? Jak tak można żyć? No więc rzeczywiście, tak jest, że mózg, jeśli nie dostanie odpowiedniego systemu powtórek, jeśli nie będziemy odpowiednio zapamiętywać tych informacji, to je po prostu wyrzuci. Dlaczego? Dlatego, że nie uznaje ich za ważne. My mamy tak wiele bodźców, które od nas cały czas otaczają, że mózg musi cały czas decydować, co jest ważne, co jest mniej ważne, co mi się przyda, co mi się nie przyda. Dlatego też kucie to obelga dla mózgu. Z tego właśnie względu, że jeśli kuję, to mózg od razu uważa, że jest to niepotrzebne. Jeśli coś zapamiętałam dzięki kuciu, to tylko dlatego, że wykorzystujemy tak zwaną pamięć mechaniczną, przez co mózg dokładnie, wielokrotnie powtarzany jakieś tam coś, słowo, zdanie, nie wiem, definicję, nie wiem, cokolwiek, wzór,
Tak, zapamięta, ale nie potrafi go później obrobić. To nie jest tak, że jak to się pojawi w innym kontekście, to ja będę mogła sobie z tego skorzystać. Niestety, on tego nie włożył w strukturę, czyli tak jak to powiedziała ostatnio Asia, nie zrobił z tego puzelka. Tak? Ten puzelek nie może się doczepić do tego, co już wiem. Dlatego też każda informacja, którą zapamiętuję, powinna być zawsze łączona z tym, co już wiem obecnie. Jeśli tak nie jest, jeśli brakuje mi koncentracji, jeśli brakuje mi zrozumienia, jeśli ja tego nie widzę w swojej głowie, to wtedy ten proces zapamiętywania może być jeszcze szybszy. Tak to wygląda. Dlatego Wam o tym mówię, bo jakby same skupienie się na szybkim czytaniu jest zbyt mało. Po prostu więcej zapominam i tylko tym się to będzie różniło, jeśli nie dołączę do tego szybkiego czytania właśnie efektywnych sposobów na zapamiętywanie. No i teraz znowu ktoś powie, okej, Aldor, tam mamy XXI wiek, mamy czat GPT, jesteśmy w stanie wszystko znaleźć w internecie, co tylko chcemy, natomiast zawsze będę to powtarzała, że jakość naszego myślenia zależy od informacji, jakie mamy. I to ma ogromne znaczenie i w nauce, ale też w tym, co Wy robicie na co dzień, co my robimy na co dzień. Jeśli ja siedzę i sobie oglądam na Instagramie, takie low-contentowe rzeczy, nie wiem, jakieś tu ciuchy, tam, takie nic nieznaczące, które po prostu, nie, tu kotek, tam piesek, tu coś tam, jakieś narzekania, jakieś takie, wiecie, no, taką słabą rozrywkę bardzo, to teraz to siedzi w mojej głowie. Natomiast jeśli ja patrzę sobie na osoby, które są inspirujące, które, nie wiem, rozwijają biznesy, które się uczą, które robią inne różne rzeczy, to ja zaczynam łapać ten mindset. I to jest bardzo ważne z tego względu, że nie jestem w stanie wymyślić rzeczy w mojej głowie, które tam się wcześniej nie pojawiły. Nie jestem w stanie, to z tym Einsteinem ja tak lubię podawać ten przykład, to nie jest tak, że Einstein był po prostu kreatywny. On sobie usiadł i nagle eureka, mam sobie tutaj jeden czy drugi wzór i super. Tak? Nie, on był po prostu fantastycznym fizykiem. On wcześniej miał tak ogromny zasób wiedzy, pewnych zależności między tą wiedzą, że był w stanie połączyć ją właśnie w taki nietypowy sposób i dzięki temu mamy chociażby teorię względności. Jakby dlatego to będę zawsze podkreślała. To, jak myślisz, zależy od tego, co jest w Twojej głowie, co pamiętasz. Tylko w ten sposób możemy się specjalizować w czymś, dzięki temu możemy być coraz lepsi. I teraz chciałam Wam tutaj dać kilka przykładów, już patrzę, która jest godzina. Dam jeden. Dobry ekspert to będzie taka osoba, która nie musi siedzieć i tak jak, nie wiem, będzie podczas wywiadu wyszukiwała informacji, tylko taka osoba, która właśnie potrafi łączyć tą wiedzę, często z różnych dziedzin. Więc jeśli przychodzę na przykład do takiego dietetyka i mówię, że, no nie wiem, źle się czuję po owsiance, to on wie, że najnowsze badania pokazują, że bardzo często słodki, tak bardzo węglowodanowy posiłek rano, to jest wszystko prawda, co ja teraz mówię, więc być może komuś się to przyda, rzeczywiście powoduje często, że jesteśmy bardzo szybko głodni, bardzo mocno nam wystrzela glukoza, często jesteśmy ospali, słabo się czujemy, brakuje nam dziś tej motywacji, dlatego jeśli Wy macie taki problem, to od razu Wam tutaj dam taki tip, dużo lepiej jest zaczynać śniadanie od takiego śniadania, które będzie bardzo mocno białkowo-tłuszczowe, więc dużo lepsza byłaby jajecznica na przykład z dużą ilością warzyw, niż na przykład słodka owsianka, więc jeśli chcecie, możecie sobie to skorzystać. I to jest tak, że jeśli jestem ekspertem w swojej dziedzinie, to właśnie potrafię, jak ten Einstein, szukać różnych zależności, widzieć pewne niuanse, zauważyć takie rzeczy, których inni nie zauważą. Wczoraj mówiliście o tym, jeśli chodzi o bark, tak? Ktoś mi leczył żuchwę, a się okazało, że na bark pomogło. I to jest właśnie coś takiego. Podobnie jeśli chodzi o pułapkę metaignorancji. Nie zadam sobie pytania, czy płyny do płukania ust niszczą mikrobiotę w ustach, jeśli nie wiem, co to jest mikrobiota, jeśli nie wiem, że jest w ustach, jeśli nie wiem, jak niesamowicie jest ważna i jeśli nie wiem, co ją może niszczyć. To właśnie o to chodzi. Dlatego nigdy nie będzie takiej sytuacji, że wiedza, która jest w internecie, zastąpi nam wiedzę, która jest w naszym mózgu. I teraz znowu, jeśli chodzi o zapamiętywanie. Ja to dzielę. Jeśli chodzi o techniki na zapamiętywanie. Może być tak, że chcecie zapamiętywać coś na krótko, czyli na przykład uczycie się czegoś do egzaminu, co nie ma dla Was żadnego znaczenia. Nie wiem, uczycie się jakichś dat, które kompletnie Wam się w życiu nie przydadzą, a jeśli tak, to sobie po prostu je znajdziecie w internecie, ale trzeba zdać egzamin. Mogą to być jakieś imiona na spotkaniu,
po prostu nowo poznanych ludzi albo jakichś klientów. Może to być lista zakupów, która po prostu za parę dni się zmieni. Mogą to być jakieś sprawy do załatwienia na kolejny dzień, więc dosyć krótki czas jest potrzebny na to, aby z tej wiedzy korzystać. Może być też tak, że chcę mieć wiedzę ekspercką. Jakieś kody, piny, numery telefonów muszę zapamiętywać, ważne informacje. I wtedy mam inny system nauki. Dlatego też jak ktoś mnie pyta, Dorota, a podaj jakiś przykład na technikę zapamiętywania tego i tego. To nie jest tak, że jest jedna technika, która będzie działała na wszystko, albo ona jest odklejona od wszystkiego innego. Ja bardzo zachęcam do tego, żebyście sobie też zobaczyli, że jeśli czegoś chcę sobie zapamiętać na krótko, to tutaj mnemotechniki będą absolutnie fantastyczne, ale jeśli chcę zapamiętać na długo, to tutaj systemy powtórkowe z mnemotechnikami dopiero dadzą efekty wow. I teraz mówię Wam też o tym dlatego, bo wiele osób uważa, że stosuje różnego rodzaju techniki nauki. Na przykład mówi, no jestem wzrokowcem, jestem słuchowcem, jestem kinestetykiem, używam te rzeczy. Ja już wspominałam o tym wcześniej, więc nie będę się rozwodzić. Te style uczenia nie mają racji bytu. Etykietowanie się w ten sposób powoduje, że się uczycie gorzej. Im więcej zmysłów angażujecie do nauki, tym więcej obszarów mózgu jest wykorzystywanych do nauki i dzięki temu lepiej zapamiętujecie, po prostu. Natomiast tutaj specjalnie dałam takie zdjęcie, gdzie widać fiszki, przepraszam, takie karteczki post-it i teraz to nie są sposoby na zapamiętywanie. To po prostu nie działa. Więc jeśli Wy stosujecie taki właśnie sposób, że sobie obklejacie coś, to po pierwsze powodujecie, że dużo łatwiej się rozpraszacie. Po drugie, pamiętajcie, że my zapamiętujemy coś tylko wtedy, kiedy się nad czymś skoncentrujemy, więc ja muszę tą informację obrobić. Po drugie, jeśli tam znajdują się informacje, których nie przetworzyliście głęboko, bo tylko to zapisaliście i czytacie to wielokrotnie, to znaczy, że to kujecie. Po trzecie, jeśli nie ma intencji nauki, to my nie zapamiętujemy. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli nawet są tutaj osoby, które, nie wiem, są kasjerami, codziennie przerzucają pieniądze, to wcale nie znaczy, że wiedzą, jaki król jest na jakim banknocie, jakie tam są oznaczenia i nie wiem, jakie figury geometryczne. Bo nie ma intencji nauki. Dlatego też, jeśli nie ma intencji nauki, na przykład podczas słuchania sobie, nie wiem, filmu po angielsku i nie ma tej intencji, to ten język sam do głowy wcale wchodzić nie będzie. Może trochę, może coś tam pojedynczego, ale na pewno nieefektywnie. I znowu dlatego Wam o tym mówię, bo jest wiele takich właśnie mitów, jak tutaj ten, który się pojawił, że ja mam techniki nauki, ale to nie jest technika nauki. To jest coś, co tylko Cię bardziej rozprasza niż pomaga. Czy wszystko warto zapamiętywać? Ja oczywiście uważam, że nie. Jeśli chcę zapamiętywać sobie coś na trwałe, to mam do tego systemy powtórkowe. Korzystam z nich, odpowiednio je buduję, tak żeby móc zapamiętywać informacje na zawsze. Natomiast jeśli chcę mieć informacje, które przydadzą mi się w przyszłości, na przykład przeczytałam książkę i sobie zrobiłam fantastyczne notatki z tej książki, ale nie potrzebuję każdej z tych informacji zapamiętywać, to wkładam je do tak zwanego drugiego mózgu. To może być 100 najlepszych nagłówków na bloga, to może być 50 fantastycznych pomysłów na prezent, to może być 100, nie wiem, jakichś przysmaków na imprezę w ogrodzie i tak dalej. I to są takie informacje, które chcę mieć, które chcę, żeby były łatwo dostępne, łatwo klikalne, informacje, wiedzę, którą zdobywam podczas czytania książek, innych rzeczy, może to w ogóle od razu pokażę. I umieszczam je w tak zwanym swoim drugim mózgu. Drugi mózg to jest miejsce, gdzie przede wszystkim bardzo szybko, bardzo łatwo jestem w stanie namierzyć każdą informację, którą wcześniej stworzyłam. Więc być może Wy czujecie czasami taki chaos, dajcie mi koniecznie znać na czacie. Ja teraz nie jestem na czacie, dlatego też tak mało pytań zadaję, ale oczywiście za chwilkę się już na niego przełączę, gdzie mamy tak. Tutaj jakiegoś screena z Instagrama, tam zapisany post na Facebooku, tutaj mamy jakieś, nie wiem, zdjęcia, jakieś sałatki, nie wiem, w restauracji, tam mamy jakieś tam właśnie zdjęcia albo jakieś inne rzeczy, które nam ktoś przesłał i one się też przydadzą. Jest jeden wielki chaos. Nie mogę niczego później znaleźć, ciężko mi z tego korzystać, więc po to buduje się swój drugi mózg, aby te wszystkie rzeczy, te nasze fantastyczne pomysły, te nasze ekstra inspiracje podczas czytania książki, podczas rozmowy z koleżanką, super pomysły, nie wiem, które wysłuchaliśmy właśnie w podcaście, właśnie na jakimś webinarze i tak dalej, mogły znaleźć się w jednym miejscu i nie przepadły. Dlaczego ja tak bardzo mocno nad tym ubolewam? Bo zobaczcie, ile my robimy notatek,
albo jak wiele pieniędzy wydajemy na właśnie książki, szkolenia, warsztaty i po jakimś czasie to po prostu wszystko przepada. Więc przyznam Wam szczerze, ja długo szukałam sposobów na to, jak się zaopiekować tymi informacjami, które są tak niezwykle często istotne i ważne i budowanie właśnie tego swojego drugiego mózgu jest rzeczą, która mnie kompletnie zachwyciła i też Was bardzo do tego zachęcam. A jeśli chodzi o notatki, bo już tu zmierzam do końca, to warto byłoby, żeby te notatki przede wszystkim robić szybko, żeby łączyć zawsze nową wiedzę z tym, co już wiem, żeby zawsze iść od ogółu do szczegółu, bo w ten sposób myśli nasz umysł, aby wykorzystać jak najwięcej skojarzeń, obrazu i robić to samodzielnie. Wszelkie przepisywanie informacji, czy to z książek, czy z internetu, czy właśnie takie bierne słuchanie na jakimś wykładzie, jest płytkim przetwarzaniem informacji. To, co pokazują badania, to nie wpływa szczególnie na zapamiętywanie i naukę, dlatego ja chcę przypomnieć, tak? Mamy XXI wiek, to nie jest średniowiecze i wiara w to, że jeśli coś zapiszę, to zostanie w moim umyśle, jest błędna. Robi więcej szkody niż pożytku. Jeśli Ty jesteś nauczycielem, jeśli jesteś wykładowcą, który wierzy, że jeśli dziecko zapisze coś do zeszytu, to dzięki temu będzie zapamiętywać, to czas zmienić swoje przekonania, bo po prostu robimy tylko krzywdę. Jest to ogromna strata czasu. Poza tym, że to jest stracony czas, poza tym, że nie mamy rezultatów, jest jeszcze jedna rzecz, którą to robi, to jest to, że my znowu nabieramy przekonania, że nauka jest nudna, jest okropna, jest po prostu nieprzyjemna. A jeśli mamy takie przekonania, no to nie oszukujmy się, nie mamy ochoty czytać książek, chodzić na szkolenia, uczyć się, przebranżawiać i awansować. No po prostu nie mamy, bo nasze ciało się spina i bardzo negatywnie kojarzy sobie wszelkie sposoby na to, żeby cokolwiek zmienić. Omówiliśmy sobie bardzo szybko, bardzo pokrótce, 5 takich poziomów, na które warto byłoby zwrócić uwagę, jeśli chodzi o naukę. Bez koncentracji nie ma zapamiętywania. Jeśli dobrze wiemy, jak notować, to nie tracimy na to czas i możemy dzięki temu wspierać swoje zapamiętywanie, zrozumienie, ale też umiejętność tego, aby wrócić do tych informacji, które mamy. Też mnie ciekawi, czy macie tak, że robicie sobie notatki, ale to jest tak naprawdę jak jednorazówka. Zrobiłam, najwyżej nauczyłam się do jednego egzaminu i do wyrzucenia. Cała praca na marne. Ludzie, jakbyśmy sobie tak patrzyli w życiu, że tyle się trzeba napracować, żeby dostać, nie wiem, jedną ocenę, no to wow, nie? Kolejny element, zapamiętywanie, bo od tego zapamiętywania tak naprawdę zależy, kim jesteśmy, jakimi jesteśmy ekspertami, jak się też czujemy, jaka jest nasza historia. Mamy czytanie, bo wciąż czytanie jest głównym sposobem zdobywania informacji i mamy zarządzanie tą wiedzą. Do tego wszystkiego polałabym to takim sosem z dobrego snu, z pamiętania o na przykład przerwach, że one powinny być regularne. Polałabym to taką posypką z pozytywnych przekonań, z dobrych, pasjonujących nauczycieli, z dobrych materiałów, które powodują, że nam się chce i że nam się podobają. Z tego, żeby dbać o swoją postawę, żeby być wyprostowanym, żeby dbać o swoje środowisko nauki, ale to jest taka posypka do tego wszystkiego. Ja więc gdybym tutaj miała dołożyć ten, powiedzmy, 6 poziom, to byłyby właśnie takie elementy związane z tym środowiskiem nauki. Już będę przechodziła do pytań. Dobra, już będę przechodziła do pytań, już tu widzę, że to się coś dzieje, ulalala, ulalala. I ja już mam też do Was krótki quiz, więc jeszcze ten quiz Wam pokażę. I dajcie mi znać. Mamy 5 pytań, więc szybko sobie tylko odpowiemy. Tak, żeby podsumować sobie też to, co tutaj się działo. Mam nadzieję, że już widzicie to. Aby uczyć się efektywnie, trzeba. Możecie też oczywiście pisać na czacie swoje odpowiedzi, a te osoby, które są teraz na Menti, mogą odpowiedzieć. Dajcie znać, czy Wy to widzicie. Mam nadzieję, że to widać wszystko. A, okej, dobra, leci czas. Dobra. Dobra. No i czekam, kiedy on mi tutaj wyrzuci odpowiedzi. Powiem Wam, że to teraz jakoś tak inaczej wygląda. Wiecie, że nie widzę?
Dobra, on mi chyba pokaże później dopiero. Okej, to mam kolejne. O, widzicie? I teraz chyba będzie widać już, mam nadzieję. Tam się coś nie włączyło, zaraz zobaczymy. O, i tu jest, widzicie? No to nieźle. Ok, czyli mamy tak. Aby zadbać o swoją koncentrację, czy wystarczy wyłączyć powiadomienia? No niestety nie, tak? Bo mamy te czynniki wewnętrzne również, które bardzo mocno wpływają na koncentrację, chociażby właśnie na przykład te ruminacje, czyli takie non-stop powracanie negatywnych myśli, ale też właśnie na przykład to, że nie wiem, jesteśmy zestresowani, czy właśnie błądzimy sobie tymi myślami. Trzeba właśnie zadbać o te czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Super, po prostu chcieć się skupić. Byłoby super, gdyby tak było, ale niestety zbyt dużo czynników walczy o tą naszą uwagę. I tak jak Wam nawet wspominałam o chociażby o tym, że tak dużo dopaminy się tutaj dziś wydziela. O, widzicie, zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie. Czemu tak się dzieje? Właśnie to mnie dziwi. Że to się zmienia, mimo że jest identycznie to zrobione. Okej. Okay. I dobra, i dam kolejne pytanie. I tu, ok, widzicie? I tego nie widać. Nie mam pojęcia dlaczego. Bardzo Was o to przepraszam. Zapytam Was jeszcze. Większość problemów z nauką wynika z tego, że mamy brak wiedzy, jak działa nasz mózg, ze zbyt trudnego materiału, czy z braku motywacji do nauki. I tu oczywiście dobra odpowiedź, której właśnie nie widać. I to mnie dziwi. Co tu się podziało? Widzicie to? I to oczywiście wynika, o, i to się jeszcze coś zacięło, no to ładnie. Dobra, zaraz zobaczymy. Coś tu się zacięło na tym naszym mentimetrze. Ok, więc teraz tak, większość problemów z nauką wynika oczywiście, zaraz sobie zobaczymy, co tutaj odpowiedzieli. Ok, Tak, ze zbyt trudnego materiału? Oczywiście, że nie. Z braku motywacji do nauki? Zwykle to też nie jest powód, z tego względu, że problemy z motywacją wynikają ze złych sposobów nauki. Po prostu. To jest tak, że my po prostu mamy problem z tym, że nie chcemy się uczyć, nie mamy tej motywacji, no bo właśnie to wszystko jest nudne, nieciekawe. Zobaczcie, że my często wpadamy w tak zwaną pułapkę wyuczonej bezradności. Jeśli ja widzę, że ja próbuję się uczyć języka, nie wiem, drugi, trzeci raz, czy piąty rok i nadal nie ma efektów, to co? To ja już nie chcę więcej, bo ja już nie chcę tracić tego złego mniemania o sobie. O właśnie, robienie notatek ma sens, kiedy notujemy swoimi słowami. To zdecydowanie wtedy. Jeśli zapisujemy czyjś tok myślenia, czy właśnie używamy ich tylko po to, żeby utrwalić, to niestety nam to jest zbyt mało, żeby ten efekt był dobry. Nie? Więc rzeczywiście dobrze byłoby, gdybyśmy zawsze wszystko zapisywali swoimi słowami, bo dzięki temu rzeczywiście dużo łatwiej będziemy tą wiedzę przetwarzać, a w ogóle idealnie by było, gdybyśmy to zrobili na takiej zasadzie, że na przykład teraz kończy się to spotkanie, no i co? I po prostu zapisujecie sobie z pamięci to, co zapamiętaliście. To w ogóle byłoby wtedy idealne. Dobra. Czy z tego kursu może korzystać 7-latka? Oczywiście zależy, jak 7-latka byłaby tutaj świadoma. Asiu, a czy ty możesz razem z nią robić kurs? Bo bardzo często jest tak, że rodzice wspólnie z dziećmi po prostu kupują sobie kurs i razem przechodzą. Zresztą bardzo dużo kupuje dla dzieci, a później po prostu sama korzysta, bo widzi efekty w swojej pracy. Bo to nie jest tak, że kurs jest trudny, bo on jest naprawdę łatwy, ale jednak przykłady są takie, że jak Was czegoś uczę, na czymś coś Wam pokazuję, to one są bardzo często takimi sposobami, które po prostu się przydają w życiu,
No, ale raczej nie są dla siedmiolatki. Może tak. Nie? Sposoby zarządzania, najlepsze sposoby na to, jak zarządzać stresem. Nie? Więc oczywiście jej się to przyda, ale to jednak jest takie, że raczej pewnie starsza osoba by z tego skorzystała. Drugi mózg to oczywiście system zarządzania wiedzą. Fantastycznie, brawo dla Was, bardzo się cieszę, super, że Wam poszło i bardzo Was przepraszam za to, że tutaj się coś wyłączyło, tak, tutaj jeszcze dodatkowe jakieś punkty się pojawiły, więc dobra, mamy to. Bardzo Was przepraszam za ten chwilowe jakieś tutaj rozłączenie. Ok, też sobie tutaj patrzę, jakie macie pytania. Dobra, właśnie zakupiłam pełen pakiet Akademii, ale dużo rzeczy mi nie działa, nie wiem dlaczego, mogę prosić o pomoc. Ewelinko, trzeba zobaczyć, czy tam nie ma po prostu blokady takiej, że jak zrobisz na przykład jedną lekcję, drugą, trzecią, to otwierają się kolejne. Bardzo możliwe, że tak właśnie jest, z tego względu, że warto jest zacząć od początku i wtedy odblokowują się kolejne moduły. To dlatego tak to jest zbudowane. Dobra, już jestem bardzo chętna. Umiem się skupić. O, dobra. Jakie mogą być rytuały rozpoczęcia nauki zwiększające koncentrację? Super. Ja Wam powiem, jak wygląda mój rytuał. Ja mam taki rytuał pracy, który też ma pomagać w tym, żebym się skoncentrowała. Więc teraz tak, jak przychodzę sobie do mojego pokoju, do gabinetu, to pierwszą rzeczą, jaką robię, to jest nałożenie sobie takich słuchawek. To są słuchawki wyciszające. To jest mi potrzebne z tego względu, że niedaleko są moje dzieci, ja się też chcę skupić i wtedy ustawiam sobie często muzykę jakąś, na przykład taką specjalną do koncentracji. Ona nie jest potrzebna, ale ja lubię taką medytację właśnie dźwięku, więc czasami puszczam sobie jakąś na przykład muzykę. Następnie ustawiam sobie, więc medytuję, to jest pierwsze. Później ustawiam sobie swój minutnik na godzinę, tak żebym mniej więcej wiedziała, kiedy mam skończyć. Włączam sobie mój Evernote, gdzie mam rozpisane wszystkie zadania najważniejsze na wykonanie tego dnia. Rozpoczynam pierwszy moduł pracy i mniej więcej tak to wygląda. Więc u mnie to jest przede wszystkim skupienie się na tym, żeby odciąć się od bodźców, skupić się na najważniejszym zadaniu dnia i u mnie sposobem jest medytacja, ale też przyznam Wam szczerze, bardzo często korzystam z tych ćwiczeń, które zawarłam w tym pakiecie. Po prostu bardzo je lubię, one są takie przyjemne. Dobra. O, widzicie? Pytania się nie pojawiły. No właśnie, coś tutaj się stało. Ciekawe właśnie dlaczego. Okej. Nie masz problemu z tym, że jeśli chcesz być super wydajny w ciągu dnia, to masz wrażenie, że cały twój czas to tylko praca. Właśnie, wiesz co, Darku, u mnie jest kompletnie inaczej. Ja kiedyś bardzo, bardzo, bardzo dużo pracowałam, natomiast teraz pracuję 4,5 godziny, 5 godzin dziennie maksymalnie, więc raczej nie za dużo. I przyznam, że jestem dużo bardziej efektywna, dużo lepiej w ogóle funkcjonuję, szczególnie kiedy sama zrobiłam ten kurs Mistrz Koncentracji i sama zobaczyłam, ile ja błędów robię. Mówicie, to jest też tak, że często nie jesteśmy świadomi tego, jakie my błędy robimy. W ogóle jeśli chcecie dostać dwa moduły tego kursu zupełnie bezpłatnie, to wystarczy, że na Instagramie udostępnicie na przykład jakąś moją rolkę albo jakiś mój post i mnie oznaczycie. Dzięki temu jestem w stanie Wam wysłać dostęp do dwóch modułów tego kursu i tam jest w pierwszym module taki sposób na to, żeby w ogóle zbadać swoją koncentrację, więc jeśli macie ochotę, to możecie sobie to zrobić. Ten dostęp jest na 14 dni, więc tam w tym module właśnie pierwszym macie kilka sposobów, jak zbadać swoją koncentrację. Więc przyznam szczerze, że od kiedy sobie też to ułożyłam i popracowałam nad tym, jak ma wyglądać ta moja praca, to widzę, że dużo lepiej pracuję, dużo szybciej, dużo efektywniej i czasami nawet te 4 godziny mi wystarcza, a kiedyś absolutnie nie wystarczało mi 8. Jak przestać być zbieraczem wiedzy, a zacząć ją bardziej wprowadzać w życie? W ogóle fantastyczne pytanie macie, super. U mnie to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby cały czas zadawać sobie pytanie, do czego jest mi to przydatne. Jeśli my jesteśmy przeciążeni wiedzą, bo bardzo dużo rzeczy ciekawych się pojawia, to bardzo możliwe, że zbyt często jesteśmy w tak zwanych systemach otwartych. System otwarty to jest taki system, gdzie ja tak naprawdę nie decyduję, jakie informacje do mnie przyjdą, tylko one przychodzą w różny sposób, czasami dobrym algorytmem, ale czasami niekoniecznie i one się po prostu pojawiają. Jeśli tak jest, to bardzo często jesteśmy niesamowicie przeciążeni. Tych informacji jest bardzo dużo, one często nie są nam potrzebne, my ich nie poszukiwaliśmy aktywnie. A takimi miejscami są oczywiście social media. One są miejscami, gdzie jesteśmy nauczeni tracić swój czas. One nie są po coś.
Tam nie ma, wchodzenie tam nie ma konkretnego celu. Zobaczcie, jak wchodzę na Google, to ja zadaję pytanie, w jaki sposób zrobić sałatkę z tuńczyka? Nie? I ja wypluwa mi odpowiedzi na to pytanie. Jeśli znajduję się, nie wiem, szukam jakiejś książki, czy sobie o czymś czytam, też jest to takie bardziej intencjonalne. Dlatego gdybym ja się miała zastanawiać nad tym, co tu zrobić, żeby sobie tą wiedzę aplikować, to u mnie to jest właśnie na takiej zasadzie, jaki mam teraz problem, co ja teraz muszę zrobić, czego muszę się nauczyć, jaki problem rozwiązać. Czyli na przykład, teraz chciałam otworzyć nowy dział w mojej firmie, który zajmuje się też sprzedażą telefoniczną, w ogóle jest to kompletna restrukturyzacja tego, co się u mnie dzieje, zupełnie inne produkty, inni ludzie, inne w ogóle funkcje, które muszą pełnić, zupełnie inne zarządzanie ludźmi, więc ja się bardzo mocno skoncentrowałam na tym, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania. I wtedy, kiedy ja widzę, że ja rzeczywiście mogę sobie już to zaaplikować i od razu wykorzystać w praktyce, bo od razu są efekty, to bardzo szybko do tego przechodzę. Najgorzej, jeśli po prostu chodzę sobie na szkolenia, a miałam takich szkoleń całe mnóstwo, kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, no nie wiem, zaskocz mnie czymś. Mówię, a jakie masz oczekiwania, czego chcesz? Nie wiem, dowiedzieć się czegoś nowego. Bo ja siedzę w Twojej głowie i wiem, co jest dla Ciebie nowe, a co jest stare. To jest bardzo ważne. Mam mieć jasne oczekiwania. Ja wiem, że idę na kurs po to, żeby rozwiązać ten problem. Po to, żeby dowiedzieć się tego i tego. Takie trochę myślenie, problem, rozwiązanie. Myślę, że to byłoby naprawdę super, przynajmniej na początek. Super. Ok. Dajcie znać jeszcze, jakie macie pytania. Jestem bardzo, bardzo chętna. O. Focus napisał kilka lat temu, że za sukcesem Einsteina stoi jego żona, że to ona właśnie jest autorką tej teorii, chyba po rozwodzie z nią już niczym nie zabłysnął. Wow, to tego nie wiedziałam. Bardzo fajnie, że o tym piszesz. Bardzo chętnie też to zweryfikuję. Już sobie właśnie zrobię screena tej wiadomości i chętnie zobaczę. Dziękuję bardzo. Dobra. Okej. Okay. Dobra. W jakim wieku najlepiej pozwolić dzieciom na założenie konta w social mediach? Jak uważasz, im później, tym lepiej? Albo nauczyć ich, jak z tego korzystać. To też jest bardzo ważne. Ogólnie byłoby tak, że im później, tym lepiej i rzeczywiście są jakieś podobno ustawy teraz, czy jakieś pomysły na to, żeby na przykład dziecko nie mogło siedzieć na TikToku, jeśli nie ma 16 lat, albo były jakieś kontrole tam rodzicielskie, no przeróżne rzeczy tam powstają. Ogólnie jestem za tym, żeby dziecko ogólnie miało dostęp do tabletu, do komputera, żeby no, wiecie, wiedziało, jak to w ogóle funkcjonuje, co tam się dzieje, co to jest internet i jak to działa, ale dobrze by było, gdyby razem z rodzicem to poznawało, gdyby uczyło się, jak z tego korzystać, gdyby miało określony czas, jak może to wykorzystać, bo oczywiście, że to jest normalne, że jeśli nastolatkowie, nie wiem, umawiają się gdzieś, mają jakieś spotkanie, wymieniają się jakąś wiedzą na jakiejś grupie, to trochę byłoby szkoda, gdyby to dziecko było alienowane z tego powodu, natomiast myślę, że tutaj nauka tego, jak skorzystać z tego narzędzia dobrze, byłaby niezwykle ważna. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem studiów z psychologii chcę poprzez Akademię Geniusza nauczyć się efektywnie uczyć. No fantastycznie, super, 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 super. No widzę, że coraz więcej Was przychodzi do Akademii, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zachwycona tym. Czy samo śledzenie patyka szurającego po książce obróconej do góry nogami zwiększa koncentrację? Nie, to może być wręcz męczące. Oczywiście ogólnie w treningu szybkiego czytania bardzo mocno zwraca się uwagę na koncentrację. Tam każdy trening zaczyna się od koncentracji i zachęca się też do tego, żeby czytać zawsze na początku, robiąc jakieś ćwiczenia na koncentrację. Natomiast to nie jest tak, że jeśli ja sobie tylko po prostu tak latam, to moja koncentracja jest lepsza. To nie, niestety. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Taką już, jak się będą pojawiły pytania, to oczywiście bardzo chętnie. Natomiast też takie podsumowujące, jeśli chodzi o całe nasze wyzwanie. Kochani, bardzo chciałabym, żebyście mieli takie zawsze takie pozytywne nastawienie do siebie i takie przekonanie, że ten mózg, który ja mam w głowie, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Ja bardzo lubię taką metaforę pola, takiego super żyznego pola, które my mamy i tym polem jest nasz umysł. To, co tam się będzie działo, jakie będą tego owoce, to już jest kwestia też tego, jak my o to pole zadbamy. No i teraz część osób ma super efekty, no bo wiadomo, znaczenie jest, wokół czego to pole rośnie, ile pada deszczu, jakie są warunki środowiska, czy uprawia je pasjonat, czy ktoś,
czy to, co ktoś lubi, co ta ziemia wcześniej przeszła. Oczywiście, że tak, to ma znaczenie, ale ma też znaczenie to, jakimi narzędziami ona jest uprawiana. Jeśli ja sobie wyskakuję z jakimiś takimi narzędziami właśnie, o których wspominałam wielokrotnie w tym wyzwaniu, które kompletnie nie działają, nie wiem, kucie, czytanie wielokrotne, przepisywanie definicji do zeszytów z jakąś chęcią, żeby to magicznie zapisało się w głowie, czytanie listy słówek, używanie jakichś aplikacji do nauki języka, które często kompletnie nic nie dają, są tylko stratą czasu i pieniędzy, chodzenie od kursu do kursu i liczenie na to, że coś się nagle zmieni, zapisywanie dzieci na wszelkie możliwe korepetycje, bo dzięki temu na pewno się dobrze nauczą. To jest tylko i wyłącznie wykorzystywanie takiej motyki albo grabi do tego, żeby się namęczyć, namęczyć, namęczyć. Efekty są często bardzo marne, a my mamy odciski, jesteśmy zmęczeni i jakby nic z tego nie ma. Natomiast ja bym chciała Was zachęcić do tego, że jeśli widzicie kogoś, kto ma naprawdę super rezultaty, widać, że się fajnie uczy, że ma czas, że ma dobrą pracę, że super się rozwija, to zamiast uruchamiać w sobie zazdrość, to pomyślcie sobie o tym, jakich on narzędzi używa. Co tam się dzieje, że on nie tylko, że robi to szybko, to ma super rezultaty i jeszcze ma z tego przyjemność i frajdę. Bo najprawdopodobniej właśnie z tego to wynika. Mamy tam inne narzędzia, inne sposoby, inne przekonania, zupełnie inaczej ta osoba funkcjonuje i to samo pole identyczne może mieć kompletnie inne wyniki. Więc bardzo Was zachęcam do tego, abyście trochę popatrzyli na siebie, jak właśnie na to, że jesteście takimi rolnikami, albo jeśli ktoś woli, nie mamy tej instrukcji do tego, aby używać swój mózg. Ja naprawdę marzę, żeby każdy miał takie efekty, jak tutaj naprawdę całe mnóstwo moich kursantów, gdzie z osoby, która nie wierzyła w siebie i była załamana, nagle mają takie poczucie, że mogą, że potrafią, że chcą więcej. I chcę, żebyście wiedzieli, że sama umiejętność uczenia się to jest najważniejsza kompetencja XXI wieku. To ona nam pomaga w tym, abyśmy idąc do nowej pracy łatwo łapali wszystko. Uczyli się łatwo programu, jak mamy problem z zespołem, to wiedzieli, gdzie szukać wiedzy, żeby ich dobrze zmotywować, gdzie wiedzieli, jak rozwiązywać konkretne rzeczy, które powodują, że jest nam dobrze. I teraz są trzy drogi. Możecie oczywiście nic nie robić po tym wyzwaniu, powiedzieć sobie, ok, jak jest, tak jest, będę sobie narzekać i nic się z tym nie dzieje. Możecie też sami sobie zobaczyć, w jaki sposób się uczyć. Ja no, 15 lat jakby czytam kilkadziesiąt książek na ten temat, kilkaset artykułów naukowych. Nie ma takiego miesiąca, żebym nie czytała kolejnych książek na ten temat. Mam też taką subskrypcję, też możecie sobie z tego skorzystać, chociaż ona jest taka dosyć mocno naukowa, gdzie na Google Scholar można sobie ustawić taką jakby subskrypcję, że jak się pojawi na przykład nowy artykuł o pamięci, o notowaniu, o uczeniu się, to mi przychodzi na Gmaila informacja, że hej, 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 nowy artykuł, nowa wiedza, nowa informacja, więc możecie sobie też z tego korzystać, chociażby jako osoby, które chcą być ekspertami w swoich dziedzinach. Przeszłam naprawdę całe mnóstwo kursów, szkoleń, też trenerskich, po to, żeby stworzyć coś fantastycznego i Wy też oczywiście możecie to zrobić. A jeśli chcecie na skróty, to ja Was bardzo zachęcam do Akademii Geniusza. Nie pokazywałam Wam jej ani razu na żadnym spotkaniu, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że jest to program, a nie kursik. Bo dużo osób do mnie pisze i mówi o tym, że ojejku, ale to taki kurs, tak, bo ja kiedyś miałam jakiś kurs w PDF-ie, absolutnie nie. Macie tam 15 modułów, gdzie każda lekcja jest tak zbudowana, że macie i filmy, i dodatkowe checklisty, i macie dodatkowe quizy, teleturnieje, macie też takie dodatkowe lekcje specjalne, gdzie odkodowujecie je literkami albo cyferkami, które pojawiły się we wcześniejszych lekcjach, po to, żeby Wam znowu też to bardziej uprzyjemnić. Macie też dużo różnych materiałów do pobrania, ale też takich nawyków, które są powiązane z daną lekcją, które możecie sobie śledzić zarówno na platformie, ale też na Waszej aplikacji. Możecie sobie dołączyć do sparring partnera, dzięki czemu macie dużo większą motywację do tego, żeby w ogóle kurs przerabiać, a ja mam bzika na punkcie tego, żebyście właśnie bardzo mocno się wspierali i przygotowuję dla Was kilka jeszcze dodatkowych rozwiązań. Macie też taką aplikację Mistrz Rozwoju. Ona jest zupełnie bezpłatna, ale żeby z niej skorzystać, musicie się zalogować, po prostu mając swoje dane, więc też możecie sobie z tego skorzystać. Macie też 12 spotkań mastermind z trenerem, który razem z Wami przechodzi akademię. Tam odpowiada trener na Wasze pytania, pokazuje Wam wszystko. No, chodzi tutaj o to, żebyście jak najwięcej sobie z tego skorzystali.
Bardzo mi zależy na tym, żebyście mieli takie poczucie, że to jest właśnie po to, żeby jakby zrobić taką metamorfozę swojego mózgu. Nie tam coś tam się nauczyć, ale rzeczywiście wpłynąć na to, jak myślicie i jak to wszystko wygląda. Wczoraj było pytanie, które sobie później przeglądałam, że pytacie mnie, jak z dostępem do grupy. Dostęp do grupy macie na całe życie, tam cały czas możecie zadawać pytania, a poza tym w bonusach macie 3 wyzwania. Macie wyzwanie koncentracji uwagi, wyzwanie językowe i wyzwanie wykorzystywania swojego potencjału. I teraz jak ruszą grupy kolejne akademickie Geniusza, to ruszamy od początku kwietnia z, no już mamy początek, ale od początku kwietnia zaczniemy sobie wyzwanie potencjału i będziecie mieli takie oddzielną grupę, gdzie codziennie albo co drugi dzień będzie się pojawiło jakieś małe wyzwanie, jakieś fajne zadanie, które będziemy sobie razem przerabiać. Tak, macie tutaj dodatkowe różnego rodzaju bonusy, macie bardzo dużo elementów związanych z tym, jak zapamiętywać, jak się uczyć języków. Ja się tutaj skupiłam na nauce języka, gdzie robicie to sami, czyli bez wydawania pieniędzy, jako taki samouk, więc dużo tutaj się rzeczy pojawia, naprawdę sporo. Jeśli tylko macie ochotę, to pierwsza grupa rusza w poniedziałek, a kolejna we czwartek, więc jeśli chcecie, to już pojutrze rusza pierwsza grupa. Chcecie, przyłączcie się, sprawdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Ja chcę też Wam powiedzieć, że jeśli znajdziecie tak bogaty program z tak ogromną ilością wsparcia, który będzie w niższej cenie, to dostajecie 100% zwrotu pieniędzy z tego. Ja nie znalazłam i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc jeśli Wy to zrobicie, to od razu tutaj mówię, to będzie nagrane, że dostajecie zwrot. Macie kilka opcji do wyboru, macie też możliwość płatności ratalnej, więc jeśli chcecie, to Was bardzo serdecznie zapraszam i co? I przechodzę sobie do pytań. Dobra. Tutaj wrzucę i tutaj wrzucę jeszcze link, żebyście mieli. O, się coś wyłączyło. Dobra i już patrzę, co mi tu piszecie. Gdzie tu się tu dzieje? Dobra. Chciałabym kupić jeden z pakietów Akademii Geniusza i chciałabym zapytać, o co chodzi z tym oddzwonieniem po odpowiedzeniu na pytania, bo tam są takie do wypełnienia. Lena, czyli ty weszłaś na złą stronę. Bo tutaj jest tak, że nie musisz tutaj, bo mamy taką opcję, że możliwe, że ktoś do Was zadzwoni, tak? Natomiast tutaj było tak, że Wy możecie bez tego telefonu kupić sobie to. Więc jak najbardziej wystarczy, że wejdziesz na tą stronę, która tutaj się wyświetla, jeszcze raz wrzucę link i wtedy bez żadnej rozmowy możesz sobie to dokupić, jak najbardziej. Jeśli chodzi o mnemotechniki, to chodzi głównie o wizualizowanie czegoś, co chcę zapamiętać, a potem tworzenie historii jak w łańcuchowej metodzie skojarzeń. Wystarczy jedna rzecz na raz wizualizować? Absolutnie nie. To są bujdy na resorach. Jeśli ktoś Wam mówi, że wystarczy, że sobie cokolwiek stworzysz historyjkę i ona zostanie w Twoim mózgu na zawsze, bo została fajną historyjką, to nie. Większość w ogóle historyjek jest źle tworzonych, bo nigdy nie powinny te mnemotechniki dotyczyć tworzenia historyjek. Historyjki nie są dobrze zapamiętywane, mózg je wyrzuci bardzo szybko, więc jeśli chcemy coś na chwilkę, to czasami oczywiście pamięć krótkotrwała rzeczywiście jest bardzo mocno poszerzona, ale jeśli zechcemy to zapamiętać na całe życie, to jest do tego niezbędny system powtórek i też kilka innych elementów typu bardzo głębokie przetwarzanie informacji, uczymy się na wielu różnych poziomach tego, jest kilka takich technik, które się do tego wykorzystuje, więc zdecydowanie nie. Bardzo dobrze, że w ogóle jest to pytanie. Dobra. Czy zrobiłabym webinar na temat Pani historii? Ojeju, wczoraj trochę Pani powiedziała sobie i bardzo mnie to podinspirowało. Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat Pani kariery. Jejku, jakie to jest miłe. Wiesz co, Wiktor, na moim kanale na YouTubie jest taki film, gdzie ja opowiadam o tym,
Właśnie, zastanawiam się, jaki to był tytuł. Ja później poszukam, ale jest tak to robię. I tam było albo czy warto iść na studia, albo jak zdobyłam swoją pracę. Coś na takiej zasadzie to było. I ja tam opowiadam, jak wyglądała ta moja historia. Więc jeśli tylko masz ochotę, to możesz sobie obejrzeć. I też występowałam na Fuck Up Night i też opowiadam swoją historię, ile ja różnych błędów zrobiłam w swoim biznesie, więc tam też trochę tego będzie. Super, bardzo mi miło. Czy wybór podstawowego poziomu jest wystarczający, by osiągnąć efekty? Tak, jasne, jak najbardziej. Efekty będziecie mieli. Natomiast jeśli chcecie mieć dodatkowe wsparcie trenera, który razem z wami to będzie przerabiał, to bardzo mocno rekomenduję, bo wiele osób mówi, że ludzie, do kursu nie zajrzałam, gdzie tego jest dużo, dużo, dużo więcej niż na samych spotkaniach. I po prostu jestem w szoku, jak już po pierwszym spotkaniu mam takie efekty i w ogóle, nie? Więc wiem, że to działa fantastycznie na waszą motywację, żeby razem z trenerem widzieć się raz w tygodniu, przegadywać to, gdzie możecie mu wysłać na przykład swoje mapki, gdzie możecie mu wysłać swoje przykłady, gdzie możecie razem z nim przechodzić właśnie ten kurs. I działa to na pewno fantastycznie, ale oczywiście, że wystarczy też pakiet podstawowy. Dobra. Z czego wynika, że czasami ktoś zapomina jakąś oczywistą informację, która jest dobrze ugruntowana w pamięci długotrwałej, na przykład nazwę sera halloumi, którym się jadło milion razy? Dlatego, że informacje są zapisywane na kilku różnych poziomach. Mamy pętlę fonetyczną, tak? I mamy też taką pętlę, gdzie zobaczcie, mogę sobie na przykład coś widzieć i mówię, Jezu, przecież ja to widzę, ja wiem, gdzie to było na tej stronie i ja wiem, jak ten ser wygląda i jak on smakuje, ale to nie oznacza, że nie jest zablokowana ta druga pętla, żeby to nazwać, bo to są dwa oddzielne jakby sposoby kodowania tej samej informacji. Czyli mamy ser halloumi, ale z jednej strony mamy właśnie tą pętlę fonematyczną, gdzie my musimy się na nią przerzucić z tych wizualnych elementów typu właśnie wiem, jak to wygląda, czy wiem, jak to smakuje. I to dlatego jest chwilowe zablokowanie, ale jak się ta pętla przełączy, to wtedy jestem w stanie sobie tą oczywistą rzecz przypomnieć. To jest ten tak zwany efekt, że mam coś na końcu języka. To jest właśnie przełączanie się między tymi pętlami. Dobra. A co sądzisz o uczeniu się na pamięć na przykład wierszy? To absolutnie nie wpływa na to, że mamy lepszą pamięć. Bo z jednej strony my lubimy sobie tą pamięć porównywać do mięśnia, że no wiecie, jak się więcej uczymy, to wtedy lepiej zapamiętujemy, ale to nie działa tak jak mięsień. To jest tak, że pamięć powinna być wytrenowana na tym, że my wiemy, jak zapamiętywać, jak się uczyć, jak planować i tak dalej. Ale to nie jest tak, że jak będę zapamiętywała dużo wierszy, to dzięki temu też będę lepiej zapamiętywała imiona albo będę lepiej zapamiętywała języki. Absolutnie to nie ma żadnego wpływu, żadnego. Więc niestety, ale jest to strata czasu. Zaraz, tutaj widzę, że tutaj się coś pojawia, tylko wiecie, czasami mi to przeskakuje bardzo mocno, bo ja mam z kilku miejsc wasze komentarze i czasami po prostu już nie wiem, o co chodzi. O, właśnie, super. Jak zdobyć pierwszą pracę? Bardzo możliwe, że tutaj jest właśnie ten film. Dobra, Hubert, zauważyłam, że czytanie ze wskaźnikiem pomaga, łatwiej nawet zacząć czytanie. Tak, zdecydowanie, ale też dobrze byłoby sobie zrobić na początku taką rozgrzewkę. Czyli rozgrzewka może polegać na tym, że jeśli otwieram sobie książkę, to na początku tak bardzo szybko rozgrzewam oko, albo też robię takie ćwiczenia na oczy, bo jeśli oko nie jest przyzwyczajone do tego, żeby pracować ze wskaźnikiem, to bardzo możliwe, że będą Was bolały mięśnie oka, bo zwykle oko jest takie bardzo leniwe w tym czytaniu, a jeśli przyspieszamy trochę to czytanie, to nagle czujemy, że te oczy jakoś tak bolą. Więc dobrze jest sobie na przykład zamknąć oczy i robić sobie koła. Raz w prawo, raz w lewo. Trochę tak, jakbyście się czuli, że robicie, nie wiem, rozgrzewkę czy rozciąganie mięśni przed. No to właśnie, to powinno być zawsze po treningu, a nie przed treningiem, to już inna sprawa, ale właśnie takie potreningowe, nie? Więc dokładnie tak samo można do tego podejść i wtedy efekt jest jeszcze lepszy. Te spotkania nie są nagrywane, a jeśli nie można w nich uczestniczyć, to jak z nich skorzystać? Halinko, więc teraz tak, ja w ogóle bardzo ciekawi mnie też Wasze zdanie. Pomyślałam sobie o tym, że jeśli ktoś by się zapisał na takie mastermindy, to zastanawiam się, czy nie dać Wam dostępu do obu grup. Czyli jeśli raz mi nie pasuje na przykład poniedziałek, to mogę sobie skorzystać we czwartek i na odwrót. Dajcie mi znać, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy nie, bo też mnie to bardzo zastanawia. Natomiast ja też wszystkie mastermindy nagrałam. Dlaczego je nagrałam ja, a dlaczego już nie nagrywamy każdego spotkania? Bo zauważyliśmy, że jak nie nagrywamy spotkania, to wy macie lepsze pytania.
jesteście jeszcze bardziej otwarci, macie fantastyczne skojarzenia, zadajecie przeróżnego rodzaju pytania, które mam wrażenie, że często byście nie zadali, gdyby to było wszystko nagrywane. I zauważyliśmy ogromną różnicę w waszej aktywności, kiedy powiedzieliśmy, że spotkanie jest do otworzenia na później, a kiedy mówimy, że nie jest. Dlatego ja nagrałam wam wszystkie mastermindy i wy je oglądacie, czyli całą tą wiedzę macie, dodatkowo jeszcze, tylko że nie ma tam tych quizów, bo każde spotkanie jest z dodatkowymi quizami, pytaniami, my cały czas korzystamy z tych interaktywnych narzędzi, dlatego tego nie ma, no bo nie jesteśmy w stanie oczywiście tego zrobić bez was, natomiast nic wam nie przepada. Dobra. Czy czytałam książkę Włam się do mózgu? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jest to książka, która nie dotyczy na pewno wielu technik zapamiętywania i to często też tych bardzo dobrych i nie dotyczy też ani notowania, ani nie dotyczy czytania za bardzo, ani nie dotyczy mnemotechnik. Ona pokazuje pewne zależności typu, jeśli się uczysz, zawsze zadawaj sobie pytanie dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bo to ci pomaga w tym, żeby zapamiętywać. Więc on zupełnie w innym kierunku poszedł. Tam jest kilka bardzo fajnych, cennych informacji, no ale jednak jakbym miała tak porównać, czy to jest to, co jest w akademii, no nie, to nie. To jakby to jest trochę. Bardzo fajnych rzeczy, jak najbardziej super się uczyta, natomiast trochę tylko. Fantastyczne pytanie w ogóle, jak czytanie książek zmienia mózg? W ogóle chciałam na wyzwaniu zaprosić profesora, który miał mieć dokładnie te spotkanie, taki tytuł, jak czytanie książek zmienia mózg. Przez to, że to jest tak szerokie pytanie, ja może zrobię film na YouTube o tym, jak wy o tym myślicie, jak czytanie zmienia mózg. Fantastyczne, Jezu, jak super. Bardzo dobry pomysł, świetny pomysł, okej, to chyba tak właśnie zrobimy, czyli będziecie mieli możliwość wtedy popracować sobie z dwoma trenerami, jak chcecie możecie sobie przyjść dwa razy na spotkanie, albo właśnie jeśli nie możecie na jednym być, to możecie wtedy być na drugim. No właśnie tak się zastanawiam, że być może to byłby naprawdę dobry pomysł. Dobra, kochani, dzisiaj to już nieźle przesadziłam, zaraz już będziemy godzina 15. Bardzo wam dziękuję za całe wyzwanie. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby szerzyć tą wiedzę o tym, że mamy naprawdę cudowne mózgi, tylko nie uczymy się tego, jak z nich korzystać. Będzie mi niezwykle miło, jeśli poszarujecie, udostępnijcie dalej to nagranie, jeśli będziecie też dalej cały czas mnie wspierali. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Myślę, że to nadal w takim świecie, gdzie jednak kotki i różne low-contentowe rzeczy rządzą, jest to niezwykle miłe i przyjemne, że w sobotę jesteście tutaj razem ze mną i to jeszcze tak licznie. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Serdecznie zapraszam was do Akademii. Pamiętajcie, że nie macie żadnego ryzyka finansowego. Ja chcę mieć 100% absolutnie zachwyconych produktem osób, które naprawdę się zmieniają. Nadal jeszcze aktualne jest to, że zapraszam osoby z domów dziecka zupełnie bezpłatnie, żeby dołączyły do tej akademii. Wiem, że nie mają często możliwości, żeby inaczej sobie z tego skorzystać. Chcę im dać super dobry start, bo wiem, że edukacja absolutnie zmienia życie, a wiem, że jakby jest im bardzo trudno. Dlatego jeśli macie dostęp do takich osób, koniecznie mi dajcie znać. Mam już kilka współprac, natomiast nadal jestem bardzo otwarta na to, żeby to wspierać. No i co, mam nadzieję, że jesteśmy w kontakcie. Dziękuję wam za wszystko. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Pa, pa.